Cześć kochani, w kolejnym odcinku historii telewizji, w tym oto odcinku powiem coś o temat antena HD. Antena HD to kanał telewizyjny grupy MVE Networks, przeznaczony głównie dla seniorów. Został uruchomiony 1 maja 2021 roku. I kanał emituje tylko w jakości HD. Kanał ten zastąpił ATM rozrywkę na pozycji 11, 15 na naziemnej telewizji cyfrowej. Oprócz dostępności na naziemnej telewizji cyfrowej, kanał jest również dostępny w telewizji satelitarnej, który jest emitowany w systemie FTA. Głównie na platformie Canal Plus, ale oprócz Canal Plus, kanał jest emitowany na platformie Orange TV. Kanał jest również dostępny w niektórych sieciach telewizji kablowej typu UPC i Play, Vectra, Multimedia Polska, Inea, Toja, Satfilm, TK Shopping czy Satmon Service, a także w platformach internetowych typu Astanet czy telewizja Avios. A także na platformach streamingowych i internetowych, takich jak WP Pilot, Donet TV, Sweet TV. W 2023 lub 2024 kanał był nadawany na multipleksie lokalnym z Wrocławia. Mnie stamtąd go usuwało i kanał był dostępny jedynie na multipleksie pierwszym naziemnej telewizji cyfrowej, gdzie oprócz tego były emitowane takie programy jak na przykład SKTV, TTV, Polo TV, Telewizja Trwam, Stop Klatka TV, Focus TV czy Wydarzenia 24. A kanał był dostępny w niektórych regionach seniorów, gdzie można by było wymienić niektóre kabarety oraz programy przeznaczone dla seniorów. Kanał testowo nazwą Silver TV 23 kwietnia 2021. Kanał dopiero znak Silver TV zniknął 10 grudnia 2021 ze względu na zmienienie nazwy na antenę HD. Powodem tego było przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przyznanie jego koncesji. Kanał miał pierwotnie być zastąpiony przez ATM Rozrywkę ponownie 1 stycznia 2022 roku, lecz zrezygnowano się z tego planu. Pomysłodawcą MVE Networks powinno być zakończenie za rok 2031 lub 2032. Pierwotnie ten kanał dostępny na naziemnej telewizji cyfrowej pod nazwą Silver TV. Wraz z zmianą nazwy na antenę HD, kanał zmienił nazwę też na naziemnej telewizji cyfrowej. W czerwcu 2022 kanał
archiwum zostało przeznaczone dla kanału ATV Rozrywka, który zastąpił. Jego głównym powodem było przenoszenie programów grupy ATM oraz telewizji Polsat za nieuważalne skarerite, gdyż MWE Networks poleciało do tej decyzji, zmieniając również stawkę na VAT. Oprócz nich możemy też wymienić program 77TV, czyli głównie przeznaczony program 77TV, a jego siostrzenymi stacjami jest TVC i TVC Super. Oprócz dostępności 77TV na antenie HD, możemy również go zobaczyć na antenach TVC, TVC Super i wcześniej już wymienianych kanałach Filmax i Extreme TV. A za tydzień omawiam ośrodki regionalne telewizji Polski. Tak więc dziękuję za uwagę.